tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Nina, przed nami vlogu jest Dupsi. Głównie tak o dzisiejszym dniu, ale zacznę od tego, że wstawiałam zdjęcie na face'a dzisiaj z działki, bo widać stabilizator. Ci, którzy nie bywają na live'ach, mogą mnie wiedzieć. Słuchajcie, miałam, to czy coś mi strzeliło w ręce tam, wiecie, tam przy tej chrząstce, którą mam rozwaloną. Zaczęło mnie to boleć, więc stwierdziłam, że dobra, wpierdzielę sobie łapę w stabilizator. Myślę, że tak tydzień, dwa mi przejdzie, bo już tak wcześniej miałam. Także niczym się nie przejmujcie, nic starszego się nie stało, nie pożyczam nikomu kul, więc nie umrę, ale właśnie trochę czasem boli, więc wolę nosić w stabilizatorze. Od tego zacznę. No a później ten, słuchajcie, wstałam dzisiaj rano, w ogóle gadałam, ci którzy byli wczoraj na live nocnym wiedzą, że po live szłam gadać z Młotką. I my tak w sumie ostatnio nie miałyśmy czasu tak gadać tak po prostu prywatnie, tylko zawsze tam albo coś oglądałyśmy, albo ktoś tam był jeszcze. No i w końcu tak siadłyśmy i wiecie, parę miesięcy do ogarnięcia. Gadałyśmy do chyba, no prawie czwartej nad ranem. To było masakra. Znaczy było fajnie, nie? Tylko już taka byłam śpiąca. Padłam praktycznie od razu spać, bo przecież sobie przypomniałam na koniec, że hello, dzisiaj niedziela, więc kina trzeba wstać, trzeba iść na obiad. No, wstałam rano, zrobiłam tego live'a, zrobiłam live'a z Simsów, z Wizem, totalnie porąbany live, mój wieczór panieński po prostu, chłopaki tańczący na blatach, czy ja, Magda i Młotka tańczące na blatach, czy niezapominajka, która wbiega po prostu już na koniec imprezy i coś tam, no po prostu, no działo się, że tak powiem. Mieliście okazję zobaczyć domek, który mi tam kolega Simsowy zbudował. Domek jest w ogóle zarąbisty i pytacie się w ogóle o te domki, czy ja wam je udostępnię. Nie wiem, ja z nim muszę porozmawiać. Bardzo możliwe, że udostępni je on, a ja najwyżej go jakoś podlinkuję. Coś tam, ja dogadam się z chłopakiem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Ale ogólnie spoko. Tylko ja tego live'a skończyłam koło 12:30 parę. Na pierwszą do cioci, więc jeszcze trzeba było przebrać, trzeba się było ogarnąć. Więc mówię, dobra, wrzucam Lego, żeby się wrzucało, bo oczywiście zapomniałam go wczoraj wieczorem przesłać. Spoko, Lego się wrzuca. I tak mówię, kurde, zmieniać ten tytuł. Nie, no nie mam teraz czasu zmieniać tytułu, zmienię jak wrócę, bo myślałam, że wrócę jakoś tak normalnie, nie? No i słuchajcie, poszłam na ten obiad, oczywiście Marek był, więc standardowo śmianie się ze wszystkiego. I dzisiaj po raz pierwszy w ogóle, słuchajcie, oglądaliśmy tych kolarzy i nagle Murzyn jedzie. I takie nasze zdziwienie, po raz pierwszy widzimy czarnego kolarzystę, Boże, kolarza, tak? Kolarzysta poprawnie? Gościa, który jedzie na kolarzówce, o, i tej wersji będziemy się trzymać. Kropa! No. No i wiadomość, mi chicha, jak to z Markiem, dzwoni ciocia Marysia, no i że tam, aha, że ładowarkę do czytnika, żebym jej pożyczyła. Ja mówię, tak, no bo jej dałam tylko kabel USB, zapomniałam, że to się ładuje przez prąd. A czy w sensie on się na USB bardzo słabo ładuje, ten czytnik. Ja musiałam jej dać tą zwykłą, a ja ją wzięłam ze sobą właśnie z myślą, że może nawet jak ja bym nie szła, to dam cioci Ali. No ale coś tam... No, dzwoni, żebym coś tam przyszła, a ciocia mówi, no to chodź, idziemy. Ja mówię, dobra, no to w sumie po obiedzie tam sobie wypiliśmy herbatkę czy tam kawkę. Znaczy ja akurat herbatkę piłam. No, nieważne. Poszłyśmy sobie z ciocią na działkę, to oczywiście z ciocią pogadałam po drodze. Słuchajcie, na działce akurat była rozłożona kołderka na trawce. Jak zazwyczaj, nie wiem, jakiś mam taki wstręt do robactwa czy czegoś, to dzisiaj po prostu ta kołderka stała się moim nowym domkiem. I słuchajcie, jeszcze myślałam, że to w ogóle książka mojej chrzestnej, okazało się, że to książka mojej siostrzenicy. Leżała akurat na tym, się pierdyknęłam, chciałam sobie poczytać książkę, ale oczywiście na działce była moja siostrzenica, to czy w sumie bratanica, Weronika, jedna, ta od Simsów, więc oczywiście jak mnie tylko zobaczyła, to się przytuliła, później nie odchodziła ode mnie na jakiś tam krok, także ogólnie miałam masę popisku i ona jest teraz w takim wieku, wiecie, ona ma 9,5 roku i to jest taki etap zadawania dużej ilości pytań. I po prostu jest taki wysyp pytań, że ja w pewnym momencie mówię, no przecież ją trzasnę, nie? Zdążyłam sobie przeczytać pół rozdziału, bo cały czas mi gadała. Mówi, nie, dobra, to po prostu pożycz mi, tak skończysz i tyle. Jakąś tam książkę Cobena. Mówię, dobra, to mi młoda
podrzuć i tam. No i słuchajcie, i siedzimy. A, ja sobie leżę na tej kołderce, już sobie ją przeniosłam do cienia, leżę sobie w cieniu, nie? Taki totalny chillout, no po prostu masakra, wiecie, sobie człowiek leży na łonie natury, a on, nie wiem, obróci się na pleski, se patrzy w niebo, przesuwające się chmurki. Pominę fakt, że cały czas gadające dziecko obok, ale nie, tak naprawdę śmiechy, chichy i w ogóle żółwik, beczka, paróweczka i piąteczka. Słuchajcie, uczyłam się dzisiaj przywitania. Wiecie, jak jest żółwik, tak? Tak jest beczka. Tak jest paróweczka. No i piąteczka, wiadomo, nie? Także możecie się od dzisiaj witać. Żółwik, beczka, paróweczka i piąteczka. No nieważne. Leżeliśmy ogólnie, sobie robiliśmy jaja. No i słuchajcie, w pewnym momencie zadzwonił do mnie Wojtek. A ja Wojtka od pewnego robienia sobie jaj na LOL-u mam w telefonie zapisanego jako męża. Więc ja sobie leżę, nie? Oczy kurde, wiecie, przymknięte. Słoneczko grzeje, tak delikatnie, nie? Bo sobie leżę w cieniu. I słyszę, że dzwoni mi telefon. No i co, Weronika, sprawdza, kto dzwoni. Dzwoni mąż. Ty masz męża? Jak masz męża? Będziecie mieli dziecko? Mogę być waszym dzieckiem? Zapytaj się, czy mogę być waszym dzieckiem. No weźcie go zapytaj, czy mogę być waszym dzieckiem. I później miałam pół godziny gadania o tym, że będziemy mieć dziecko, że najlepiej już, żebyśmy mieli to dziecko i że ona się tym dzieckiem będzie opiekować, ale to, żeby to dziecko było nasze. Ja mówię, że nie chcę mieć teraz dziecka. No to ty urodzisz, że on się będzie opiekował. Nie, to nie, no to nie, po prostu nie. No ale weź no urodź, to ja się nim będę opiekować. A skąd się biorą dzieci? Ja mówię, zapytaj się o tą mamę, jak wrócisz do domu. Po prostu dzisiaj był dzień po prostu pytań. Dzień pytań i dzień właśnie paróweczki w ogóle, no. Masakra. I słuchajcie, wracam do domu i dopiero w drodze powrotnej zdałam sobie sprawę z tego, że ten filmik dalej widnieje jako Lego 1, bo mnie generuje filmiki, no to wiadomo, że ten na sobotę jest Lego, a ten na niedzielę jest Lego 1, tak? Także mówię, kuźwa, po pierwsze tytuł Lego 1, po drugie ciekawe jak Simsy, nie? Bo przecież ten odcinek dzisiaj taki długi z tych Simsów z Magdą. Słuchajcie, tam jest aktualnie, żeby was nie skłamać. Aż sobie sprawdzę. Jest 185 komentarzy. Jak ja przyszłam do domu, miałam do przeczytania 185 komentarzy z Simsów, plus komentarze do Zapytaj Kinę, które już notabene tam już nie zadajecie pytań. Będę je chyba nagrywać jakoś jutro. Mam już ekipę, nie powiem wam kto. Ale wiecie. No, w sumie to nie wiecie. I to jest fajne. No, ale co ja wam jeszcze miałam powiedzieć? No, że ze specjala i w ogóle tych komentarzy tam chyba jak z 20 maili, no i w tych 20 mailach te dwa takie duże maile z Simsami. Słuchajcie, ja już po prostu nie mam siły. Ile razy wy się jeszcze możecie kłócić w komentarzach z ludźmi o to, czy Magda siedzi koło mnie, czy nie? No, poproszę was. Wrzućcie se na luz, na chillout. To nie jest istotne, czy ona koło mnie siedzi, czy nie, to naprawdę nie jest istotne, więc ogarnijcie. Nie kłóćcie się z innymi. Nieważne, czy myślą źle, czy dobrze. Niech sobie żyją w takiej błogiej nieświadomości i tyle. No, ale ogólnie... Tak się wychillowałam na tej działeczce. Jeszcze tylko muszę skoczyć na zakupy i... I się chilluję dzisiaj dalej. Taka niedziela chillowa. Fajna chillowa niedziela. I w ogóle, wiecie, tak sobie siedzę na tej działce, no i tak patrzę na tą książkę młodą i mówię, kurde, może sama przeczytam, ściągnę z neta i ten. I sobie po prostu poczytam, nie? A wy, no tak, ale czytnik ma ciocia. Zresztą miałam jeszcze tą książkę z Minecrafta, którą już zaczęłam czytać. Do skończenia. Ogólnie cała rodzina się śmieje, że ciotka się teraz wciągnie w czytanie książek na czytniku i tyle swój czytnik widział. Ale już są plany, żeby jej kupić. W ogóle moja siostra się zainteresowała, żeby dla niej i może dla młodej jakiś czytnik ten zakupić, żeby sobie mogły tak czytać. No bo oczywiście cioci dałam do przeczytania tam Doktor Sen, to Kinga, druga część Lśnienia. No i teraz moja chrzestna też zaczęła u siebie, ściągnęła sobie na kompa i zaczęła czytać. No ale i na kompie średnio wygodnie, więc już myślą o czytnikach. W ogóle z tego, co było dzisiaj nie było, słuchajcie, kina poleca, gdyż mi się filmik źle zrenderował i się tak wkurzam, że renderowałam trzy filmiki na raz
I dwa się zrenderowało dobrze, trzeci źle, nie wiem dlaczego, a jednak z tym jest trochę do roboty, kapnąłam się wczoraj wieczorem, jak już ten odcinek w ogóle był wrzucony na YouTube. I się tylko zaczęłam wkurzać, bo mi się miniatura coś mi się nie podobała, że nie mam pierwszej miniatury z intra i to było dziwne. I sprawdziłam, okazało się, że jest zrąbane i mi się po prostu nie chciało, dlatego rano były Simsy, później były Simsy z Magdą, było Lego, był live z Simsów. No i teraz macie vloga, mam nadzieję, że wasza niedziela, to czy niedziela jest waszym zdaniem udana. Dobra, jak kończę, więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane, pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć! A, jeżeli ten vlog jest w Full HD, to znaczy, że nie mogłam go skonwertować inaczej, bo mam ten konwerter na stacjonarce lekko zryty, no i musiałam rozciągnąć intro w takim wypadku, mam nadzieję, że wam to bardzo nie przeszkadzało. Przy okazji powiedzcie, czy jeżeli było w Full HD, czy byście częściej chcieli Full HD, w sensie te vlogi. Dobra, to tyle, więc trzymajcie się i cześć!